Krystian Petrusiewicz przed galą Battle of Warriors w Katowicach, witam. Witam. Amatorski pojedynek, powiedz na tym etapie, jaki jest twój bilans w amatorstwie? Bilans w amatorstwie, no miałem parę wygranych pojedynków, dokładnie nie wiem ile, ale wygrałem turnieje jeszcze w juniorstwie. No ostatnio to na Pucharze Polski w Bochni, tam spotkałem się z Poniedziałkiem, Piotrkiem, no i zająłem drugie miejsce. Mhm. W przyjacielskim pojedynku, bo tylko sam parter bez ciosów. No i to tyle. Czy pojedynki na tego typu galach, które ocierają się tam, tam już jest część w zawodostwie, to jest taki dobry element przygotowujący właśnie, że już jesteś przed publicznością i po prostu przygotowują cię do takiego poważniejszego już MMA? No tak, na pewno psychika, wiadomo, trenuje to i... Czy na tym etapie, którym jesteś amatorstwa, właśnie kiedy walczysz z przeciwnikiem, który również jest amatorem, te przygotowania są takie już skupione pod niego, czy to bardziej po prostu wymaga po prostu twojego dobrego przygotowania? Nie, przygotowany jestem po prostu we wszystkich płaszczyznach, równomiernie, niekoniecznie tak pod kątem przeciwnika. No też ciężko znaleźć jego walki wszystkie, tak, na internecie. No nieraz są, raz nie, no tylko patrzyłem tyle, że przygotuję się z jakimś sławnym zapaśnikiem, tak, jakimś olimpijczykiem w Raciborzu, no i to tyle, co właściwie o nim wiem. A jak sprawdza się Michał w roli trenera? Bardzo dobrze. No, twierdzę, że tutaj w pobliżu no, to najlepszy wybór, jaki mogę dokonać tutaj do treningów. No inaczej nie możesz powiedzieć, bo siedzi obok, także życzę powodzenia. W takim razie widzimy się już za kilka dni. Bardzo dziękuję. Dziękuję.